Kazachstan. Seria wybuchów w składzie z amunicją. Kazachstan. Seria wybuchów w składzie z amunicją. Co najmniej 60 osób rannych. Co najmniej 60 osób odniosło obrażenia w wyniku serii i wybuchów w składzie z amunicją jednostki wojskowej w obwodzie żambyrskim na południu Kazachstanu. Ewakuowano mieszkańców okolicznych domów, poinformowały w czwartek lokalne władze. Wśród rannych jest 11 żołnierzy. Wiceminister obrony Ruslan Szpiegbajew powiedział, że do wybuchów doszło po pożarze w obiekcie wojskowym, w którym przechowywano materiały wybuchowe do celów inżynieryjnych. 60 osób trafiło do szpitala z obrażeniami, poinformowały władze obwodu, dodając, że pożar nie został jeszcze ugaszony. Z filmów zamieszczonych w internecie wynika, że do wybuchu doszło niedaleko ważnej drogi łączącej Taraz, stolicę obwodu i największe miasto kraju Almaty. Władze poinformowały, że w związku z eksplozją zamknięto drogę i linię kolejową,